Cześć! Dziś na warsztacie telewizor firmy Samsung. Telewizor został mi podarowany, ponieważ nie uruchamia się. Naprawa pewnie przekroczyłaby wartość samego telewizora, więc poprzedni użytkownik po prostu mi go podarował, ponieważ powiedziałem, że może mi się przydać. Część z Was podrapie się po głowie i zada pytanie: po co mu ten stary telewizor? No i już tłumaczę. Współczesne telewizory prawie pod każdym względem biją na głowę obecny tutaj Samsung. Z jednym małym wyjątkiem. Mamy do wyboru wejścia 2x SCART, czyli tak zwane euro złącze, komponent wejścia S-Video, Composite, wejście PC, tak zwane DSAP. Wejścia S-Video są od boku telewizora. Są to wejścia, które większość współczesnych modeli telewizorów po prostu nie posiada, ale są bardzo przydatne na warsztacie audio-video. Na przykład możemy podłączyć naprawianą konsolę starszej generacji, która posiada tylko wyjście RGB lub Composite. Oczywiście, my możemy kupić różnorakie skalery lub przejściówki, które pozwolą nam podłączyć urządzenia starszej generacji, no ale to też wymaga dodatkowo zakupienia telewizora, zazwyczaj jakiegoś współczesnego, no i taki skaler ma wyjście HDMI. Natomiast w diagnostyce bardzo ważne jest, aby połączenie z punktu A do B było jak najkrótsze i aby było jak najmniej zmiennych między punktem A i B, co nam zaoszczędzi czasu podczas diagnostyki, bo nie będziemy wiedzieć, czy na przykład uszkodzony jest skaler, lub uszkodzone jest wejście w telewizorze, lub uszkodzone jest samo urządzenie naprawiane. Poza tym jest to telewizor z generacji, która gdy coś się zepsuje, to była szansa na naprawę. Nie posiadam na warsztacie telewizora, więc udana naprawa wzbogaci o kolejne urządzenia diagnostyczne. Zatem sprawdźmy, co się zepsuło w danym modelu. Oczywiście zabezpieczenie typu żarówka nie jest tylko zabezpieczeniem dedykowanym do urządzeń audio, ale do każdych urządzeń. Działa troszeczkę jak taki bezpiecznik. Załączmy do pracy i zobaczmy, co się dzieje. Ok, żaróweczka przez chwilę rozbłysła. Telewizor widzę, że próbuje się uruchomić na dole. Czyli mamy gdzieś dość duże zwarcie, prawdopodobnie w zasilaczu, bo widzę, że telewizor próbuje się uruchomić, natomiast żarówka rozbłyska bardzo jasnym światłem, jest to 150-watowa żarówka, więc rozbieramy telewizor. Ok, pokrywę już mamy ściągniętą, budowa telewizora troszeczkę jak czołg, telewizor zakurzony. Już widzę w zasilaczu popuchnięte kondensatory, które mogą być przyczyną obecnego zwarcia. W związku z powyższym zabieramy się najpierw za demontaż tych kondensatorów, wymienimy je na nowe, pomierzymy sobie przy okazji i zobaczymy, jakie parametry obecnie są tych kondensatorów. Do roboty. Płytę już mam wyciągniętą, w zasadzie tylko 4 śrubki. Pięknie to jest wszystko zmontowane, bo są złącza. W związku z tym nie trzeba nic odlutowywać. Płyta jest troszeczkę zakurzona i brudna, w związku z tym zanim zacznę sprawdzać poszczególne kondensatory, troszeczkę ją odkurzymy. A teraz to wygląda znacznie lepiej. No i zaczniemy pomiar tutaj tych kondensatorów trzech, które są szczególnie tego najbardziej wybrzuszonego. Nie widzę niestety, jaką powinien mieć wartość, ponieważ akurat są wartości na nalepce od strony radiatora. On i tak jest do wymiany, tylko po prostu z ciekawości chciałbym go pomierzyć. mF. Ciekawe. Teraz obok. Jeszcze raz. Zwarcie. ESR 10 ohmów. Jeszcze trzeci. mF. Do wymiany. Przemierzmy sobie jeszcze raz, tym razem z wyciągniętego układu. Tym razem mam, widzę parametry 2200 mikro na 10 ohmów.
ten jest jeszcze w dobrym stanie. 1000x35. Zwarcie. 1,94 ohm. Nie dziwię się. Jest najbardziej wypuchnięty. I trzeci kondensator, który ma parametry 470 mikro. Zwarcie. Wywiniamy kondensatory na nowe. Kondensatory już mam przygotowane, także lutuję. Kondensatory są już na swoim miejscu. Zamontuję teraz płytę do telewizora. Jeśli okaże się, że wszystko będzie funkcjonować, to w międzyczasie jeszcze zamówiłem wartości 1500 mikrofaradów na 35 V, 25 V na 1000 mikrofaradów i te mniejsze tutaj kondensatorki, po to, aby już po prostu kompletnie wymienić. Tutaj nie ma dużo tych kondensatorów, więc dla świętego spokoju można wymienić te kondensatory, no tylko kwestia, czy usterka została usunięta. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy płyta działa, a poza kamerą już po prostu wymienię pozostałe kondensatory, żeby spać, można powiedzieć, spokojnie. Obudowa z tyłu w telewizorze już jest skręcona na, można powiedzieć, minimalną ilość śrubek, po to tylko, żeby się nie rozpadła. Tak jak wcześniej, uruchamiamy telewizor przez zabezpieczenie, w moim przypadku to będzie żaróweczka. Błysnęła sobie. Dioda pulsuje. No, telewizor niestety nie startuje. Cały czas miga dioda standby i co jakiś czas rozbłyska w pełni żarówka. Czyli mamy dalej problem. Jak widać, telewizor wrócił do żywych. Nie jest obraz idealny. Po pierwsze to jest rozdzielczość HD, a po drugie tutaj jest taki pas, taki jakby cień. Mi najbardziej zależało na wejściach z tyłu, które ten telewizor posiada. I zaraz je przetestujemy. Ten obraz jest akurat puszczony ode mnie z wyjścia HDMI. Sprawdzimy teraz pozostałe wejścia. A do testu wykorzystam do tego PlayStation 2. W sumie nawet nie wiem, skąd mam tą konsolę, ona już u mnie leży, żeby wam nie skłamać, jakieś 7 lat, 9, coś takiego mniej więcej. PlayStation podłączymy do wejścia kompozyt. Nie mam niestety tego lepszego przewodu RGB, który daje znacznie lepszy obraz PlayStation na telewizor. Natomiast to nam spokojnie wystarczy do tego, żeby ocenić, czy wyjście analogowe funkcjonują prawidłowo. Także podłączamy. Konsola podłączona, uruchamiamy. W sumie nawet nie wiem, czy ona funkcjonuje. O, coś się wyświetla. Widzę, że jest chipowana. No i fajnie, to jest dobry znak. Zobaczymy teraz, czy konsola przyjmie gry. Będziemy testować ją na Gran Turismo 4. Dźwięk tutaj wyciszyłem, żeby nie było, że naruszam prawa autorskie.
Natomiast widać, że telewizor funkcjonuje z wejścia. No, ten pas jest tutaj zauważalnie widoczny. No ale tak jak wspomniałem wcześniej, głównie chodziło mi o to, żeby mieć dostęp do takich wejść jak tutaj Composite, S-Video. W sumie chodziło mi bardziej o to, żeby mieć możliwość przetestowania starszych urządzeń, które wykorzystują wyjścia właśnie Composite czy S-Video. No nowe telewizory tego nie posiadają, po prostu takich tego typu wejść. Są oczywiście przystawki, które są dostępne do zakupu, które konwertują sygnał. Przejdźmy zatem do podsumowania. Telewizor nie uruchamiał się. Cały czas migotała dioda standby. Po otwarciu obudowy znalazłem wybrzuszone kondensatory w zasilaczu. Z ciekawości zmierzyłem je właśnie Atlasem, który pokazał zwarcie w niektórych obwodach mierzonych kondensatorów lub bardzo wysokie ESR, kompletnie zmienione wartości pojemności kondensatorów. No w każdym razie kondensatory po prostu nadawały się do wymiany. Po wymianie kondensatorów dalej występowało zwarcie w przetwornicy zasilacza. Okazało się, iż kilka elementów uległo uszkodzeniu, no i po prostu należało je wymienić. Przy okazji wymieniłem pozostałe kondensatory, które występowały na płytce zasilacza, po prostu nie było ich zbyt wiele. Telewizor po tych zabiegach uruchomił się do pracy. Z racji wieku telewizora wyświetlany obraz po prostu nie był idealny. Nie wiedziałem o tym wcześniej, natomiast można było tutaj zaobserwować taki pas, taki cień z lewej strony telewizora, który występuje od góry do dołu. Mi osobiście to nie przeszkadza, ponieważ czasem trafiają się nietypowe urządzenia do naprawy, konserwacji i główne zadanie naprawionego Samsunga to po prostu pokazanie obrazu z podpiętych starszych urządzeń do wejść S-Video czy z kart. Tym razem była to prosta naprawa, ale bywa czas tak, iż zmiana pojemności kondensatorów w wyniku starzenia się ich powoduje zmianę parametrów przetwornicy, no i w konsekwencji może to doprowadzić do bardzo poważnej i drogiej awarii. O ile ten telewizor jest warty obecnie tyle co nic i naprawa tego typu urządzeń starszych raczej jest mało opłacalna, to awaria współczesnego telewizora zaraz na przykład po okresie gwarancji no może być bardzo, bardzo kosztowna. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zastosowanej elektroniki, zastosowane specjalne chipy, ich brak na rynku konsumenckim oraz brak schematów. Bardzo często można spotkać także podróby tych właśnie specjalnych układów, które w późniejszym okresie po wlutowaniu okazało się, że w ogóle nie funkcjonują, albo dalej telewizor jest w usterce, czego przyczyną jest właśnie podrobiony układ, który został wlutowany. Obecny telewizor jest z okresu, gdzie jak się coś zepsuje, to jest bardzo duża szansa na naprawę. Staram się uczyć, iż jeśli po prostu coś się zepsuje, to warto podjąć chociaż próbę naprawy, zanim wyrzuci się to i kupi nową rzecz. No niestety im młodsze urządzenia, tym ta naprawa jest po prostu trudniejsza. Głównie wynika to z postępu elektroniki i polityki firm produkujących takowe urządzenia, głównie liczącym zyski od sprzedaży. Dziękuję za obejrzenie odcinka, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.